Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Dzisiaj będzie ciut inaczej i chyba będzie ciekawie, ale zaczniemy od pewnego biblijnego wersetu, a właściwie dwóch wersetów. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 4. Wersety 16 i 17. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się do was Królestwo Niebios. Dość często ze strony, w szczególności, i teraz po raz pierwszy nazwę po imieniu ten kościół, ze strony pastorów zielonoświątkowych, nie wszystkich oczywiście, ale pewnej części, słyszę, że i to jest ad personam, to nie jest ogólnikowo, że ten Cyrikas jest radykałem, dzieli ludzi, że ten Cyrikas głosi rzeczy, które niewiele mają wspólnego z tą piękną nauką Ewangelii. No to przyjrzyjmy się najpierw temu wersetowi, bo pierwszeństwo należy się Słowu Bożemu. Do kogo Jezus przyszedł? Do Żydów. Czy Żydzi byli poganami? Oczywiście, że nie. No to jak mógł do nich powiedzieć, że siedzicie w cieniu śmierci? Że żyjecie w kraju pełnym śmierci? Jak mógł powiedzieć to do ludzi, którzy mieli Boże prawo, którzy mieli proroków, którzy mieli za sobą przymierza? Jak mógł powiedzieć do tych ludzi w taki sposób? Jak mógł to powiedzieć do ludzi, którzy żyli w kraju usianym synagogami, gdzie była cała masa rabinów, gdzie funkcjonowali faryzeusze, a więc stronnictwo religijne, saduceusze, stronnictwo religijne, uczeni w piśmie, stronnictwo religijne, gdzie tak naprawdę władzę sprawował Sanhedryn, jakby nie było ciało religijne. Dlaczego Jezus nie przyszedł i nie powiedział: słuchajcie, kochani Żydzi, ja wiem, że jesteście narodem ludzi wierzących, wiem, że jesteście narodem ludzi, którzy znają Boga, ale pewne rzeczy powinniśmy poprawić. I posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Jak to poprawicie, no to właściwie wszystko będzie w porządku. Jezus tak nie mógł powiedzieć, ponieważ znał prawdę. A prawda była taka, że ci ludzie, pomimo tego wszystkiego, co przed chwilą zostało powiedziane, byli martwi. Absolutnie martwi. Mieli usta pełne frazesów, mieli Boga na ustach, ale nie mieli Boga w sercu. Czytali pismo, ale mieli w nosie to, co tam jest napisane. Oczywiście były chlubne wyjątki i nawet znajdujemy je, szczególnie w Ewangelii Łukasza, na początku tej Ewangelii. Ale to były wyjątki. Natomiast naród żył w śmierci i za tę śmierć duchową tego narodu odpowiedzialni byli ci, którzy sprawowali tam religijną władzę. Jeżeli rzeczywiście czytamy Ewangelię tak, jak jest napisana, a nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby była napisana, to możemy się szybko zorientować, że Jezus jest bardzo radykalny, że nie przebiera w słowach, że do tych, którzy sprzeciwiają się Jego nauce, bez pardonu powiada: waszym ojcem jest diabeł. No to jest niewyobrażalne. Wyobraźcie sobie, że ja dzisiaj powiem, że jakiś tam kościół ma za ojca diabła. No przecież byłaby taka afera, taka awantura, że aż trudno sobie to wyobrazić. Ale Jezus tak powiedział. A tak a propos, czy gdybym tak powiedział, to bardzo bym się pomylił? Oj, obawiam się, że nie. Jezus był radykałem, jeżeli używamy tego typu języka, to był radykałem. Ale dlaczego był radykałem? Dlatego, że nie da się ludzi
delikatnie przekonać, że mogą się mylić, bo mają to w nosie. Ludziom trzeba powiedzieć wprost, idziesz na śmierć. Ci, którzy się przestraszą, obudzą się, poszukają rozwiązania. A ci, którzy nadal to będą mieli w nosie, tylko są dowodem na to, że żadne delikatne środki niczego nie zmieniają w życiu ludzi. Ludzie są rozkochani w grzechu, rozkochani w tym świecie i niestety nie ma innych metod, jak radykalne metody, aby uświadomić im, że są na skraju życia i śmierci. Czy to zawsze pomaga? Oczywiście, że nie, bo nigdzie w Biblii nie jest napisane, że wszyscy będą zbawieni, żeby było jasne. Chociaż niektórzy pastorzy tak mówią, tak nauczają. Ale to jest oczywiste oszustwo. No więc teraz odniosę się do moich braci zielonoświątkowców i powiem wam wprost. 100 lat temu, mniej więcej 100 lat temu, 1905 rok, Azusa Street, przecież odwołujecie się do tego, to jest początek ruchu zielonoświątkowego. Co tam się stało? Mówiąc najogólniej, Duch Święty zstąpił, poruszył ludzkie serca i co się zaczęło? Po pierwsze, zaczął się powrót do Słowa Bożego. Tak, zielonoświątkowcy ruszyli do Słowa Bożego. Przypomnieli całemu chrześcijaństwu, czym jest Słowo Boże. Po drugie, odkryli, że Bóg jest istotą żywą i działającą, mającą moc. Kto tak nauczał? Zielonoświątkowcy. To oni tak nauczali. Po trzecie, warto o tym pamiętać. Oni przypomnieli na nowo, że Bóg jest Bogiem działającym, czyli przypomnieli o czym? O darach Ducha Świętego. Przypomnieli, że one nie przeminęły i sami byli dowodem na to, że one nie przeminęły. Po czwarte, przypomnieli całemu światu chrześcijańskiemu, czym jest Kościół, że jest wspólnotą ludzi zbawionych. Jest wspólnotą pełną miłości, jest wspólnotą pełną wspólnego życia, jest wspólnotą do pewnego stopnia również i materialną. Kościół wrócił niejako do dziejów apostolskich. To było 100 lat temu. I co wtedy zielonoświątkowcy mówili innym wierzącym? Wierzącym, czy tak zwanym wierzącym, jesteście w błędzie, mylicie się. Jesteście w śmierci, ruszcie się wreszcie, zmieńcie swoje myślenie. Czy tak było? Tak, tak było. Świadectwa są zapisane, łatwo je odnaleźć. Zresztą podobnie było za czasów Lutra, Wesleya, czy później w czasie przebudzeń XVIII i XIX wieku. A jak jest dzisiaj? Ano dzisiaj pojawili się ludzie tacy jak ja, którzy mówią między innymi do zielonoświątkowców, zdradziliście własne ideały. Odeszliście od tego, czego sami niedawno jeszcze nauczaliście. A wy na to mówicie, wy zielonoświątkowcy, mówię tutaj o kilkunastu pastorach, którzy z nazwiska imienia, zresztą w bardzo nieelegancki sposób się o mnie wyrażają, ale tak a propos tego, to mam to w nosie. Mówią ten Cyrikas, dla was to jest ten, jeśli już tak chcecie, pan Cyrikas, albo pastor Cyrikas, ale nie wycierajcie sobie ust moim nazwiskiem, bo po prostu nieelegancko. Ale kiedy dzisiaj ja mówię dokładnie to samo, co mówili wasi dziadowie i pradziadowie, to wy się oburzacie. I teraz jest pytanie, dlaczego się oburzacie? To jest bardzo ważne pytanie. Oburzacie się dlatego, że zdradziliście wszystkie te ideały. Oburzacie się dlatego, że odeszliście od wszystkich tych ideałów, że dla was dzisiaj Kościół wcale nie jest wspólnotą życia, wcale nie jest wspólnotą miłości, ale jest możliwością zarządzania jakąś grupą ludzi wedle własnego widzimisię. Odeszliście od tych ideałów, ponieważ dzisiaj nie tylko
propagujecie te dary Ducha Świętego, o których mówi Słowo Boże, ale poszliście jeszcze dalej, już daleko wyszliście poza Biblię w wielu przypadkach, głosząc herezję i głosząc rzeczy, które mają podłoże demoniczne. Dzisiaj odeszliście w wielu przypadkach od Słowa Bożego, żeby chociaż tylko o jednym powiedzieć, a mianowicie uważacie, że kobiety powinny zajmować urzędy pastorskie. To jest niezgodne ze Słowem Bożym i nawet nie ma co o tym dyskutować. Zdradziliście wszystkie ideały, w które kiedyś wierzyliście. Zdradziliście wszystkie ideały, które kiedyś były tak cenne dla waszych ojców i dziadów. Ja jeszcze pamiętam ludzi takich jak Jan Guńka, którzy boleli nad tym i którzy płakali nad tym i którzy to rozumieli i którzy tęsknili za tym starym ruchem zielonosiątkowym. Ale jeżeli wy dzisiaj zamiast podjąć, no, powiedzmy, dyskusji, rozmowy, a najlepiej gdyby zacząć się zastanawiać, czy tacy ludzie jak ja nie mają racji, macie jedynie w odpowiedzi złość, niechęć, nienawiść, próbę obrażenia i zniszczenia człowieka, no to przepraszam, ale po czyjej stronie stoicie? Ja nie odnoszę się do wszystkich pastorów. Znam źleosiątkowych pastorów, którzy myślą dokładnie tak jak ja. To jest jakaś nadzieja dla tego Kościoła i to jest jakaś szansa dla tego Kościoła, że on jednak nie tylko nie zaginie, ale któregoś dnia odbuduje się w zupełnie nowy sposób i z zupełnie nowymi przywódcami, którzy wrócą do tych ideałów. Przecież waszych ideałów, bo to są wasze ideały. My dzisiaj, kiedy je głosimy, przypominamy, to wy mówicie, że to skandal i radykalizm. No bardzo przepraszam, ale to jakieś kompletne nieporozumienie. Jak widać, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kiedy zaczynaliście jako Kościół, jako ruch, to krytykowaliście tych, którzy głosili religię. Kiedy już zajęliście odpowiednie pozycje, no to teraz krytykujecie tych, którzy mówią, że odeszliście od tych ideałów. To nic nie zmieni tak naprawdę, bo ani nie zniechęcicie tych, którzy szukają Bożego oblicza i którzy budują Kościół na Słowie Bożym, a co najwyżej doprowadzicie do tego, że ludzie, którzy w waszych kościołach pragną i szukają Boga, bo są tacy, po prostu zaczną jeszcze szybciej, jeszcze większymi grupami odchodzić. Jeżeli na tym wam zależy, to cóż, nie moja sprawa. To wy będziecie odpowiadali za zniszczenie kolejnych zborów, a nie my. Bo my nie mamy ani pieniędzy, ani władzy, ani możliwości, aby cokolwiek w tej sprawie zrobić. To bardzo przykre, że Ewangelię Jezusa Chrystusa dzisiaj traktujecie jak nowinę, którą trzeba okroić i okraść z tego, co nazywacie radykalizmem. I cóż wam wtedy zostanie? No właśnie to, co jest. To, co w wielu zborach jest głoszone. Taka fajnacka, ciasteczkowa ewangelika, która usypia, niszczy, zabija i prowadzi do śmierci duchowej. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, ale jedno wiem na pewno, nie mamy ze sobą nic wspólnego. Nic wspólnego ze sobą nie mamy i chcę, żeby to głośno wybrzmiało. A wszystkim, którzy tego słuchają, wszystkim mówię tak, na kolana i módlcie się, aby ten Kościół nie został zniszczony, nie rozpadł się. Bo kiedy tak się stanie, większość tych ludzi pójdzie do świata, nie pójdzie do innych społeczności. Ten Kościół potrzebuje po prostu odnowy, potrzebuje zmiany, przebudowy, potrzebuje nowego przywództwa, potrzebuje ludzi, którzy by prawdziwie głosili tak, jak głosił Jezus Chrystus i mówili to, co mówił Jezus Chrystus. Jeżeli tego nie zrobicie, to sami się przekonacie, że wasz czas już się skończył. Czego wam nie życzę, bo przez lata byliście moim ukochanym kościołem, no ale zrobiliście wszystko, żeby tę moją miłość usunąć z mojego serca. No ale cóż, ja tam się nie liczę, liczy się Ewangelia Jezusa Chrystusa. Niech was wszystkich Bóg błogosławi i prowadzi do zwycięstwa. Amen.